Wykazano, że dieta bogata w białko pomaga redukować tkankę tłuszczową, pozwala schudnąć i daje ciału uczucie sytości. Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z dietami białkowymi, o których należy pamiętać. Eksperci żywieniowi nie zalecają spożywania większej ilości kalorii niż zalecana dzienna porcja. Co więc musisz wiedzieć o diecie wysokobiałkowej i jak ją właściwie stosować? Dowiedz się z tego filmu. Najpierw zadajmy sobie pytanie, ile białka powinna zawierać codzienna dieta. Według Harvard Medical School zalecane dzienne spożycie to 0,8 g białka na kilogram masy ciała. Zapotrzebowanie na białko jest również obliczane na podstawie Twojej aktywności. W przypadku treningu wytrzymałościowego spożywaj od 1,2 do 1,4 g białka na kilogram masy ciała. W przypadku sportów zespołowych, takich jak koszykówka i siatkówka, spożywaj od 1,4 do 1,7 g białka na kilogram masy ciała. Przy treningu siłowym spożywaj od 1,6 do 2 g białka na kilogram masy ciała. Jakie są zalety diety wysokobiałkowej? Białko sprawia, że czujesz się pełna. Włączając białko do codziennych posiłków i przekąsek, możesz poczuć się pełna po posiłku. To uczucie pełności może Ci pomóc jeść mniej w ciągu dnia. Białko buduje mięśnie. Zwiększenie spożycia białka może pomóc zrekompensować utratę masy mięśniowej, która często występuje podczas diety. Odpowiedzią organizmu na deficyt kalorii jest rozkład masy mięśniowej wraz z tłuszczem. Spożycie białka spala więcej kalorii. Spalasz dodatkowe kalorie, jedząc białko, ponieważ Twój organizm musi ciężej pracować, aby strawić pokarm. Naukowcy nazywają ten proces efektem ciepła pożywienia. Białko może poprawić Twoją dietę. Przy odpowiednim planowaniu dieta wysokobiałkowa może również pomóc w przejściu na zdrowszą żywność. Badanie z marca 2017 roku wykazało, że białko może zastąpić niezdrową przetworzoną żywność, taką jak rafinowane zboża, tłuszcze nasycone i cukry. Co więcej, pokarmy bogate w białko, takie jak mięso, nabiał i jajka, zwykle zawierają szeroką gamę składników odżywczych, takich jak żelazo, cynk, witaminy z grupy B, wapń i witaminę D. Jakie są wady diety wysokobiałkowej? Brak składników odżywczych. Niektóre diety wysokobiałkowe przeważnie ograniczają spożycie węglowodanów i mogą prowadzić do niedoborów składników odżywczych i błonnika, co może prowadzić do zaparć. Ponadto dieta wysokobiałkowa może powodować nieświeży oddech. Zwiększone ryzyko chorób serca. Niektóre wersje diet wysokobiałkowych zawierają również pokarmy wysokotłuszczowe, takie jak czerwone mięso i wysokotłuszczowe produkty mleczne, które mogą zwiększać ryzyko chorób serca. Upośledzona czynność nerek. Osoby z chorobą nerek nie powinny stosować diety wysokobiałkowej bez konsultacji z lekarzem rodzinnym. Nadmiar białka jest wydalany przez nerki, co może upośledzać czynność nerek. Zwiększone ryzyko raka. Badania wykazały, że niektóre diety wysokobiałkowe, zwłaszcza czerwone mięso, są powiązane ze zwiększonym ryzykiem różnych problemów zdrowotnych, w tym raka. Spożywanie większej ilości czerwonego lub przetworzonego mięsa wiąże się z rakiem jelita grubego, piersi i prostaty. Przybieranie na wadze. Diety bogate w białko mogą spowolnić utratę wagi, ale ten rodzaj utraty wagi może być krótkotrwały. Nadmiar białka jest zwykle magazynowany w postaci tłuszczu, a nadmiar aminokwasów jest wydalany z organizmu. Z biegiem czasu może to prowadzić do przyrostu masy ciała, zwłaszcza jeśli spożywasz zbyt dużo kalorii, próbując zwiększyć spożycie białka. Jak dodać więcej białka do swojej diety? Zacznij dzień od jajka. Jajka to świetne, wysokobiałkowe śniadanie, które sprawia, że czujesz się pełna. Jeśli nie masz czasu lub nie lubisz jajek, koktajl z serwatki, grochu lub białka kolagenowego w proszku z przyprawami i dzikimi jagodami to świetna opcja na śniadanie. Dołącz białka do każdego posiłku. Planuj posiłki w oparciu o spożycie białka, czy to chuda wołowina, kurczak czy wieprzowina i dodaj do nich wystarczającą ilość warzyw. Nie jedz przetworzonych węglowodanów. Zamiast jeść rafinowane ziarna, takie jak biały ryż, makaron i chleb,
Dodaj małe porcje wysokobiałkowych pełnych ziaren, takich jak amarantus lub komosa ryżowa. Możesz też zastąpić makaron cukinią, a także ryż biały kalafiorem. Przekąski bogate w białko. Miej pod ręką przekąski bogate w białko. Do przekąsek świetnie nadają się migdały, jogurt grecki, hummus, ricotta i twarożek. Co możesz powiedzieć? Czy jesteś gotowa, aby spróbować tej diety? Napisz w komentarzach.